Konnichiwa, z tej strony Kawa i Brunet i zapraszam Was do kolejnej recenzji. Domu grzechu Tsumitsuki Hiroki Ohary to kolejna jednotomówka od Waneko. Na wstępie wspomnę, że Hiroki Ohara jest współtwórcą mangi Another, więc historiami o duchach i demonach miał już wcześniej do czynienia. Jednak Demon Grzechu to jego pierwsza w całości autorska manga. Historia łączy ze sobą pięć różnych zdarzeń i opowiada o nich w odpowiedniej kolejności. Wydarzenia łączą się ze sobą i tworzą wspólną całość, więc tam nie jest przypadkowe. Manga opowiada o Takadzie Hinatsu, która przeprowadziła się do nowego miasta z Tokio. Poznaje w nim historię o demonach zwanych Tsumitsuki. Żywią się one poczuciem winy człowieka, który popełnił grzech i nie radzi sobie z wyrzutami sumienia. Tsumitsuki wyżera wnętrzności i duszę grzesznika, przejmując całkowitą kontrolę nad ciałem. Po tym jak jedna z koleżanek zaczyna się dziwnie zachowywać, Takada postanawia jej pomóc, lecz nie będzie jedyna. Od czasu do czasu ukazuje się jej tajemniczy chłopak Kuroe, który skrywa w sobie mroczną tajemnicę. Pomysł na mangę narodził się, gdy Hiroki Ohara leżał w szpitalu po ciężkiej operacji i myślał nad sensem życia, grzechem i żalem, który towarzyszy nam, jeśli nie jesteśmy w stanie odkupić naszych win. Manga ma wspaniałą kreskę, tworzy odpowiedni klimat i jest w pełni dopracowana. W pewnych momentach Tsumitsuki przypominają połączenie mangi Kiseiju i filmu The Thing z 1982 roku. Uważam, że jest to obecnie jedna z lepszych jednotomówek na rynku i z wielką chęcią przeczytałabym kontynuację, chociaż zakończenie nie zostawia niedosytu. Mam również nadzieję, że powstanie kiedyś dobre anime na podstawie tej mangi. Jeżeli jesteście fanami krwawych i strasznych historii, zachęcam Was do kupna tej mangi i życzę przyjemnej lektury. Wszystkich chętnych zapraszam na mój fanpage i do usłyszenia w kolejnej recenzji.